Jak widać i słychać, nowa generacja Classic G zachowała kluczowe cechy swoich poprzedniczek, czyli przede wszystkim kanciaste nadwozie z tymi charakterystycznymi kierunkowskazami, z wystającymi zawiasami drzwi, z tym dołożonym kołem zapasowym, no i też bardzo porządny silnik i ten charakterystyczny dźwięk zamków, który trochę przypomina przeładowywanie karabinu. Jak przyznają sami twórcy tego modelu, i ja im wierzę, pisanie kolejnego rozdziału tej legendy to nie lada sztuka. No bo tak, z jednej strony nowy model musi się czymś różnić od swojego poprzednika, musi być nowocześniejszy, ale z drugiej strony klienci kochają go właśnie za tą staromodność, tak samo z designem. Musi być coś nowego, ale też nie można zmieniać tego za bardzo, bo inaczej klienci mogliby się obrazić. Właściciele Galendy mają niezwykle emocjonalny stosunek do tego samochodu i myślę, że cechuje ich też tak zwane low bullshit tolerance, czyli po prostu nie daliby sobie wcisnąć byle kitu, no i w najgorszym wypadku odwróciliby się napięcie i nie kupiliby nowej generacji Galendy. Choć mało kto w pełni wykorzystuje możliwości Galendy w terenie, auto musiało zachować cechy i dzielność rasowej terenówki. Klasa G nadal korzysta z ramowej konstrukcji, nadal ma stały napęd na 4 koła, 3 blokady dyferencjałów i oczywiście reduktor. Prześwit na wysokości osi wynosi teraz 241 mm, czyli o 6 mm więcej niż w poprzedniku. Natomiast maksymalna głębokość brodzenia wynosi teraz 70 cm, czyli o 10 cm więcej. No i faktycznie, jak widzicie, sprawdziłem, w terenie Klasa G nadal radzi sobie rewelacyjnie. No ale powiedzmy sobie szczerze, Galendy najczęściej spotyka się w centrach metropolii, przeważnie zaparkowane przed ekskluzywnymi butikami czy restauracjami. W Warszawie takim zagłębiem drogich SUV-ów, w tym też Mercedesów klasy G, niewątpliwie jest Plac Trzech Krzyży i okoliczne ulice Żurawia, Prusa, Mokotowska. To właśnie tutaj wydaje mi się, że najłatwiej będzie mi znaleźć Galendę poprzedniej generacji, by pokazać Wam różnicę pomiędzy tą a tą poprzednią. No i proszę bardzo, wcale długo nie musiałem szukać, jest Galenda, obok puste miejsce. Dwie ciemne Galendy obok siebie wyglądają groźnie i przeważnie zwiastują kłopoty. Natomiast kiedy obok siebie stoi stara i nowa generacja, doskonale widać różnicę w gabarytach. Chociażby to, że nowa jest aż o 12 cm szersza od starej. I z punktu widzenia jazdy po mieście to nie jest najlepsza wiadomość. Otóż stara jest tak częstym widokiem w centrach miast właśnie z tego względu, że znakomicie się nią jeździ po mieście. Jest po prostu szokująco wąska. Często da się nią zaparkować w miejsca, które inni kierowcy, szczególnie SUV-ów, po prostu pomijają. Oczywiście ta nowa pod tym względem też nie jest zła, no bo przede wszystkim nadal mamy kanciaste nadwozie, które daje się bardzo łatwo wyczuć. Chociażby te kierunkowskazy, które też pozwalają ocenić, gdzie kończy się nadwozie. No i koniec końców też znakomity system
kamer, który rzeczywiście pokazuje, gdzie ten samochód się kończy, i też czujniki parkowania. Kolejna rzecz, którą bardzo lubię w Galendzie, to są wąskie drzwi, które, jak widzicie, pozwalają wygodnie wysiadać. Po prostu są proste, a nie wyprofilowane i ciągnące się w nieskończoność, tak jak w wielu SUV-ach, które mają szerokie błotniki, które płynnie przechodzą w drzwi, no i przez to potem ostatecznie jest bardzo mało miejsca, by wysiąść. Zastanawiacie się zatem, po co Mercedes poszerzył Gelände? Przede wszystkim po to, żeby móc zwiększyć rozstaw kół, a to bezpośrednio przekłada się na stabilność prowadzenia, na zachowanie Gelände w zakrętach. Pod tym względem nowy model naprawdę jest o wiele bardziej pewny w prowadzeniu, a do tego przyczynia się także zmiana w układzie kierowniczym. W starej Gelendzie była jeszcze hydraulicznie wspomagana przekładnia ślimakowo-kulkowa. Rozwiązanie, które jest dosyć typowe dla takich rasowych terenówek, projektowanych właśnie jeszcze w latach 70., 80., no ale zupełnie nieprzystające do realiów, do wymagań dzisiejszych klientów Mercedesa klasy G. Dlatego tutaj w nowej Gelendzie jest przekładnia zębatkowa, czyli rozwiązanie typowe dla samochodów osobowych, ale też stosowane w wielu innych terenówkach. No i mamy tutaj elektryczne wspomaganie i powiem Wam, że ten układ naprawdę bardzo dobrze się sprawdza. Pomimo tego, że Gelenda się teraz pewniej prowadzi, no to oczywiście daleko jej do sportowych SUV-ów pokroju Porsche Cayenne. I bardzo dobrze, ponieważ nie tego oczekują klienci. Myślę, że wielu z nich stać na to, żeby sobie wstawić do garażu i Porsche Cayenne, i samochody sportowe z prawdziwego zdarzenia. A to, co oni w Gelendzie lubią w prowadzeniu, no to jest to wrażenie dowodzenia ruchomą twierdzą, i to wrażenie w nowej Gelendzie zostało zachowane. To jest świetne i oczywiście bardzo wpływa na ego, ale oznacza też, no, że czuć, że się prowadzi ciężki samochód, który zachowuje się teraz bezpieczniej w zakrętach, niemniej jednak ciężki, i nie należy z tą prędkością w zakrętach też tak bardzo przesadzać. Jak ciężki? Zważyliśmy G500 i w takiej wypasionej wersji, z audiofilskim systemem nagłośnienia, z fotelami, które wentylują, masują i oczywiście mają elektryczne sterowanie, ten samochód waży 2540 kg. Inżynierowie twierdzą, że odchudzili konstrukcję Gelendy o 180 kg, no ale to nadal pozostaje bardzo ciężki samochód. Pomimo tego, że jest to tak wielki i ciężki samochód, jest to też bardzo szybkie auto. Moc załatwia wszystko. Pod maską mamy tutaj podwójnie doładowane 4-litrowe V8 o mocy 422 koni mechanicznych i momencie obrotowym 610 Nm. W związku z czym od 0 do setki w 5,9 sekundy według naszych pomiarów. No i według naszych pomiarów na pętli pomiarowej, na której sprawdzamy wszystkie auta, G500 skotłowało 15,7 litra na 100 km. Natomiast nie oszukujmy się, no jeżdżąc tym autem na co dzień, po mieście, w korkach, czasami dynamicznie włączając się do ruchu, 20 litrów to w ogóle bez problemu. Jak się postaramy, to tam można schodzić poniżej 14, ewentualnie gdzieś poza miastem, przy bardzo spokojnym traktowaniu gazu. To jest do zrobienia. Natomiast jeżeli przerażają Was takie wyniki, takie spalanie, no to mam dla Was złą wiadomość, ponieważ diesla na razie nie ma. G500 jest podstawową wersją silnikową w Gelendzie. Jedyną alternatywą jest 585-konne AMG, czyli G63, które na pewno nie pali mniej, natomiast zapewnia jeszcze lepsze osiągi i ponoć jeszcze pewniej prowadzi się w zakrętach. Ten doładowany silnik, który jest tutaj w G500, on już występował w poprzedniku, natomiast tutaj jest połączony z nową skrzynią biegów, 9-stopniowa, która działa fantastycznie, bardzo szybko reaguje na kickdown, momentalnie jest budowana moc, wtedy też odzywa nam się
pięknym bulgotem, to V8. Nie tak przejmującym jak wolnossące V8 w G500 jeszcze poprzedniej generacji, ale niemniej jednak no, przyjemnie pieści uszy, pasuje do charakteru tego samochodu. W tym egzemplarzu mamy akurat sportowy wydech, no i dają się też regulować tryby pracy zawieszenia, wspomagania układu kierowniczego, charakterystyki silnika, skrzyni biegów. Mamy tutaj ten układ Dynamic Select, który w poprzedniku miał wpływ tylko na pracę skrzyni biegów. Tutaj odpowiednio ten samochód ma większą rozpiętość ustawień. Jest też tryb indywidual, gdzie można kombinować poszczególne ustawienia. Dzięki poszerzeniu nadwozia odczuwalnie poprawiła się też przestronność kabiny i to praktycznie we wszystkich kierunkach. Pozycja za kierownicą jest teraz dużo wygodniejsza. Pedały umieszczono głębiej, dzięki czemu wygodniej będzie wysokim kierowcom. W poprzedniku siedziało się z nieco podkurczonymi nogami. Fotele są niezwykle wygodne. Opcjonalnie można mieć teraz także masaż i funkcję dopompowywania boczków na zakrętach, dzięki czemu ciało o wiele lepiej jest podtrzymywane. Z tyłu też jest więcej miejsca. Jestem pewny, że docenią to szczególnie ochroniarze za możnych Rosjan, którzy często eskortują Gelendami S-klasę z tak zwanym VIP-em. Deska rozdzielcza przeszła prawdziwą metamorfozę. Oczywiście nadal jest kanciasta i stosunkowo płytka, ale porządek pewnych elementów jest zupełnie inny. Na przykład lewarek do obsługi automatu jest przy kierownicy, jak we wszystkich innych Mercedesach i jest to fajne rozwiązanie. W poprzedniku był tutaj na tunelu środkowym, w tej chwili w tym miejscu pojawił się schowek z uchwytami na kubki. Tak samo też w poprzedniku był mechaniczny, ręczny tutaj na tunelu, teraz jest on elektryczny, także dzięki temu bardzo zyskał tunel. Natomiast to, co najbardziej zwraca uwagę, no to są te dwa gigantyczne ekrany. W standardzie tutaj są analogowe zegary, za te cyfrowe trzeba dopłacić, natomiast system multimedialny wbrew pozorom nie ma tych samych funkcji co MBUX w nowej klasie A. Niestety nie mamy tutaj sterowania głosowego z tym Hey Mercedes. Tak samo mamy też to starsze pokrętło do obsługi z gładzikiem do wprowadzania liter, no i ekran też niestety nie jest dotykowy. Mimo wszystko wygląda to nowocześnie. Grafika tego wszystkiego jest bardzo czytelna. I to, co mi się podoba w Mercedesie, to jest to, że z kierownicy można też sterować tutaj tym centralnym ekranem. Nie odrywając rąk od kierownicy, można przełączać pomiędzy różnymi menu. To jest bardzo fajne. Natomiast to, co mi nie do końca odpowiada, to jest sam ten gładzik. On niestety nie działa zbyt precyzyjnie. Do jego obsługi trzeba się długo przyzwyczaić. Raz reaguje lepiej, raz gorzej. Nie wiem, po co tak komplikować sprawę. Na przykład do regulacji głośności jest tradycyjne pokrętło, które działa zawsze. A to tak no raz działa, raz nie działa. Jakoś nie mogę się do tego przekonać. O ile w poprzedniej Gelendzie niektóre elementy były wykonane z dość prostych tworzyw i były nawet widoczne gołym okiem wkręty, oczywiście było to zamierzone, niemniej jednak no, trochę wstyd, jak wsiada wasz kolega, który jeździ na co dzień polonezem i mówi: o, to zupełnie jak u mnie. To w nowej Gelendzie już się wstydu nie najecie, bowiem wykończenie tego kokpitu jest po prostu na poziomie Mercedesa klasy S. Zobaczcie. Tutaj jest wszędzie skóra. Ta poduszka na nogę pasażera, cały tunel jest obszyty skórą, pokrywa schowka, cała deska rozdzielcza, boczki od góry do samego dołu, wszystko jest w skórze. No ale to oczywiście kosztuje. Takie skórzane wykończenie 49 tysięcy złotych. No i tutaj dochodzimy do ceny nowej Gelendy. Choć dla przeciętnego nabywcy klasy G jest to raczej mało istotna informacja, pozwólcie, że zdradzę Wam, że za nowego G500 trzeba zapłacić co najmniej 540 500 zł. To o 28 000 zł więcej niż kosztował poprzednik z tym samym silnikiem. Testowy egzemplarz miał jeszcze dołożone opcje za blisko 180 000 zł. Jeszcze raz. No jak widzicie, kocham każdy detal tego samochodu. Uwielbiam go i powiem Wam, że pomimo tego, że tak samo uwielbiałem poprzednika, to za pewnymi rzeczami zupełnie nie tęsknię w nowej Gelendzie. Ona naprawdę bardzo szybko przekonuje swoją nowoczesnością, pewniejszym prowadzeniem, no po prostu większymi możliwościami, wyższym komfortem, też oczywiście wyższym
luksusem. Dla tych, którzy mówią, nie, tego jest tutaj wszystko za wiele, ona przez to traci swój właśnie taki surowy charakter. Okej, zgoda, jest mniej surowa niż ten poprzednik, ale musicie przyznać, że Mercedesowi i tak bardzo długo udało się utrzymać tą poprzednią generację w produkcji, w takiej no bardzo archaicznej formie, można powiedzieć. Dlaczego ona jest taka, a nie inna? W dużej mierze normy, pewne rzeczy, których my tutaj nie widzimy, ale które są i które w poprzedniku po prostu no, już były zbyt przestarzałe. Ale pocieszę Was, ten poprzednik jest dalej produkowany, przy czym w generacji W461, czyli to jest taka bardziej robocza wersja Gelendy, przeznaczona przede wszystkim dla profesjonalistów, dlatego też nosi nazwę Professional. Jest tylko jedno ale, no niestety silniki tam stosowane nie spełniają już najnowszych norm emisji spalin, dlatego to auto nie może być rejestrowane w Unii Europejskiej, ale jeżeli mieszkacie poza i mówicie nie, chcę mieć surową Gelendę, taką właśnie z deską rozdzielczą od Poloneza, takie auto jest nadal produkowane i nadal można je kupić. Ja natomiast wydałbym swoją fortunę na ten samochód.